To był inny świat. Brutalny i pozbawiony nadziei na lepsze życie. Świat wyniszczającej pracy i nieustającego głodu. Dziś wspominamy przepełnione cierpieniem historię Polaków zesłanych na Sybir. Wspominamy pamięć tych kilkuset tysięcy osób, które na przestrzeni wieków, nie tylko po 17 września, też wcześniej, byli deportowani najpierw do Rosji, później do Związku Sowieckiego. Wielu z nich nie wróciło z nieludzkiej ziemi. To były naprawdę tragiczne losy i tego, co tam się wydarzyło, nic już nie wróci. Dlatego trzeba to wspominać, trzeba o tych bohaterach, o tych ludziach, którym zniszczono życie, pamiętać. 17 września jest jedną z tych bardzo szczególnych dat, którą będziemy na zawsze pamiętać, kiedy zostaliśmy sami. Dwóch wrogów z obu stron zaatakowało nasz kraj i właściwie byliśmy w takim stanie bez wyjścia, ale i tak Polska walczyła. Obchody Dnia Sybiraka odbyły się przy pomniku ofiar katyńskich w Pruszczu Gdańskim z udziałem oficjeli, żołnierzy Wojska Polskiego i mieszkańców. 85 lat temu Związek Radziecki napadł na Polskę. Dziś trudno młodym ludziom odnieść się do tamtej rzeczywistości, ale zagrożenie wciąż pozostaje, bo historia potrafi zatoczyć koło. Ciągle zwracamy w kierunku wschodnim nasze oczy. Ten agresor jest ciągle taki sam. Spójrzmy, co się dzieje dzisiaj za naszą wschodnią granicą, Ukraina. Powinniśmy myśleć o tym, co zresztą powiedział kiedyś marszałek Piłsudski, że niepodległość nie jest nadana nam raz na zawsze. My musimy o nią dbać. Ukraińcy muszą o nią walczyć, oby im się udało. Dziś upamiętniamy niezłomną postawę naszych przodków, którzy zapłacili najwyższą cenę za odzyskanie wolności w obliczu przeważającej siły agresorów. Naród polski po każdej klęsce potrafi się podnieść. Warto pomyśleć na te wydarzenia z innej perspektywy. Jeśli w przeszłości Polskę wielokrotnie napadały inne kraje, to jakie jest prawdopodobieństwo, że za jakiś czas znowu trzeba będzie walczyć o wolność? Jeśli teoretycznie jest to możliwe, to znaczy, że żyjemy w okresie międzywojennym. A to już zupełnie zmienia sytuację następnych pokoleń, które zastaną wojnę w okresie swojej młodości. Udostępnij ten materiał dalej. Więcej ważnych informacji z regionu znajdziesz na www.północna.tv. Ty też masz swój głos.